Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Moi drodzy, dzisiaj miałam się zajmować zadaniami z Gildią Złodziei związanymi, ale pomyślałam, że chyba lepszym rozwiązaniem będzie zajęcie się głównym wątkiem fabularnym, czyli odnajdziemy Pedra prawdopodobnie, może zdobędziemy oko Innosa. No i to byłby mój priorytet na dzisiaj. Ognista pokrzywa, dzięki serdeczne. Na szczęście nie zrobiłam sobie krzywdy. Dobra, to co? Chyba będziemy płynąć. Bardzo szkoda, że jeżeli mamy te mikstury prędkości, to one niestety nie działają w wodzie. Co prawda ja aktualnie nie użyłam mikstury prędkości, ale jakby ktoś się zastanawiał, no to niestety one działają tylko na lądzie, kiedy sobie po prostu biegamy. Trzeba przyznać, że mimo wszystko ja tutaj lubię pływać w okolicy, bo właśnie są bardzo ładne roślinki, etc. Nie ma żadnych aligatorów, jest w sumie bezpiecznie. W tej wodzie prawdopodobnie nic nie ma, nigdy tego nie sprawdzałam, mam taką nadzieję. No a my mniej więcej wiemy, gdzie biec i miejmy nadzieję, że nam się uda coś tutaj zrobić. Boję się troszeczkę, jak może nam pójść tam przy kamiennym kręgu, gdzie jeszcze nie byliśmy, bo szczerze mówiąc może być różnie. Czy tutaj da się wejść? Nie da się. Dobra, to płyniemy normalnie, wyjdziemy od tej strony, co trzeba. Ależ ta woda chlupie. No dobrze, no myślę, że będzie okej. No, zdecydowałam się na to, że będziemy się zajmować jakby fabułą, a nie zadaniami pobocznymi ze względu na to, że po prostu nie przygotowałam się dzisiaj do odcinka, jeżeli chodzi o zdobywanie tych rzeczy od Gildii Złodziei, a raczej dla Gildii Złodziei. Dlatego na razie uznałam, że po prostu sobie damy z tym święty spokój. Widzę, że mamy pierwszego przeciwnika, który czeka centralnie przed nami. I teraz tak, będę robiła tutaj normalne zapisy, już nie tych te tak wiele. Witam. Co tu się dzieje? Co masz na myśli? Jesteś już drugą osobą, która przebiega tędy, jakby ją goniło stado krwiopijców. A dokąd pobiegł mój poprzednik? Na górę. Muszę ruszać w drogę. Jasne. Nie ma sprawy. Okej, myślałam, że on mi coś zrobi. Podejrzewam, że mogłabym go zaatakować, ale nie mam w tym żadnego interesu. Tutaj dalej biega golem, ale ja niestety broni obuchowej za bardzo nie mam. A nawet jak mam, to nie wiem, czy mi się chce z tym golemem mierzyć. W sumie może pilnować bardzo fajnych rzeczy. Także jest to moment, kiedy być może się nad tym po prostu zastanowię. Dobra, spróbujmy może go pokonać. Włożymy sobie laskę, bo ta broń dwuręczna raczej mi nie pomoże w pokonaniu golema. Dlatego, że działają obuchowe rzeczy. No, weźmiemy laskę ze względu na to, że... A, ona i tak jest jednoręczna. Ja mu chyba nic nie robię. Tak. Ja mu nic nie robię, a ginę, także golem zostaje dalej tak jak jest tutaj. Przydałaby się jakaś, nie wiem, wodna pięść albo pięść wichru. I to by nam może pomogło. Ale ja niestety takowych rzeczy raczej nie mam. No nie, raczej mi to nie pomoże w pozbyciu się go. Także zostawimy go tutaj tak jak był. Jak macie jakiś pomysł, jak go pokonać, to możecie dać mi znać. Widzę, że tutaj się szczurki porespiły. Ewentualnie cały czas tu były. Przy okazji, jak teraz będziemy przy kręgu, to możemy odwiedzić miejsca, gdzie mnie nie było. Przy kręgu. No tak, w sumie są dwa kręgi. Ogólnie tam przy czarnym trolu. I weźmiemy ten pierścień, bo oczywiście też go nie zabrałam jeszcze. Także nadrobimy jakieś tam jednak zaległości. Ej, sporo tutaj roślin. Czy ja kiedykolwiek tu wchodziłam w ogóle? Nie ma czego plądrować. Jak dla mnie w sumie może być.
Wiecie, to jest bardzo dobre miejsce, żeby schować jakąś ważną roślinę, na przykład goblinie jagody albo smocze korzeń, bo mało kto tutaj wchodzi. O, witam. Wiedzieliśmy, że przybędziesz. Wkrótce mój mistrz zatriumfuje, a cały świat padnie przed nim na kolana. Ty głupcze, nie masz pojęcia, przeciw komu występujesz. Twa zuchwałość zostanie ukarana tu i teraz. Dobrze, pajacu, a możesz się ogarnąć? Nie wiem, dostałam miksturę prędkości i w sumie chyba to nie będzie głupi pomysł, żeby ją wykorzystać w tym miejscu. Szczególnie, że te tereny znamy i tylko musimy nadrobić parę mniejszych spraw, także myślę, że raczej będzie to dobry pomysł. Żałuję, że aż jej nie wzięłam wcześniej, bo by się w sumie przydała. Tam pod te ala piramidy pójdziemy kiedy indziej. Tutaj jest martwy jakiś nowicjusz. Martwy nowicjusz to nie zwiastuje nic dobrego raczej. Ale raczej nam podpowiada, że idziemy w dobrą stronę. Okolice tych tak zwanych piramid ogarniemy sobie w innym odcinku. Niestety zaczęło padać i to troszeczkę psuje mi widoczność, jeżeli można to tak nazwać, i ogólnie giereczkę trochę psuję, no ale dobra, trudno. I teraz tak, biegniemy cały czas ścieżką. Jest kolejny martwy nowicjusz, czyli dalej jesteśmy na dobrej drodze. Cudownie, mają w sobie stare monety, żeby ich ciała nie zniknęły. Przypadkiem. W razie czego, no natomiast no raczej nie znikną. No i dobra. Jest kolejny nowicjusz. Dobra, to pobiegniemy sobie tędy. I teraz tak, miejsce, które chciałam pierwsze odwiedzić, to jest ta jaskinia, bo nie wleźliśmy tutaj wreszcie, bo coś mnie powstrzymało. Nie pamiętam tylko, co to było. Nie wiem, usłyszałam coś dziwnego, tak jakby szczura, ale to nie zabrzmiało. Okej, tutaj są zwykłe chrząszcze. Nie wiem dlaczego, ja tutaj wcześniej nie weszłam. Może tego owadziego mięsa to już zbierać nie będę. Jak my stoimy z wytrychami? Pewnie bez sensu. 5 wytrychów mam, no to musimy ostrożnie sobie skrzynki otwierać. Ale miejmy nadzieję, że nam się to uda. Dobra, lewo. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Dobra, jeden wytrych tylko złamany. Nic jakiegoś bardzo ciekawego, ale już nie będę się wczytywać, bo to byłoby trochę bez sensu z mojej strony. Co się stało, że ja do tego miejsca wreszcie nie weszłam? To były pełzacze? Gobliny tu były. Czarne bodajże. Tak jest. To były jeszcze czasy, kiedy one stanowiły jakieś większe problemy. Pytanie tylko, co z tą kratą, która jest zamknięta? Tam się chyba było jakoś dostać, czy nie? Niczego tu nie znajdę. Dobra, dwie sztuki złota może być. Tu jest jeszcze gobliniarz. Okej, to było takie dziwne. I te kuferki powinny być chyba otwarte oba, bo tak to wygląda. Tak, no nie jest tutaj nic wymagającego, ja po prostu tutaj nie weszłam. No może z wyjątkiem tej kraty, ale tak jak mówię, ja nawet nie pamiętam, jak ją otworzyć. Tam tak jakby coś jest, ale... Nie wiem, na razie sobie to daruję, bo nie jest mi to do niczego potrzebne. A my biegniemy dalej za śladami martwych nowicjuszy, to po pierwsze. A po drugie, no odbijemy tam, gdzie trzeba.
Jest kolejny martwy nowicjusz. Tutaj jeszcze możemy się zapytać tego Grimbalda. Czarny troll nie żyje. Dobra robota. Nigdy nie sądziłem, że zabicie tych bestii jest w ogóle możliwe. Z tego co pamiętam, byłam u ciebie i miałeś to gdzieś. Czy nie przychodził tędy jakiś nowicjusz? Przeszło tędy dzisiaj wielu dziwnych ludzi, włączając tych dwóch żartownisiów przy kamiennym łuku. Faktycznie, był z nimi pewien nowicjusz z klasztoru magów ognia. Dzięki. Naucz mnie, jak po... Czego... Czego ty mnie możesz nauczyć? No nic, co by mnie jakoś bardziej obchodziło, tak w sumie. Dobra, no to nadrabiamy. Kwestia pierścionka najsampierw. Jestem ciekawa, jak ja mogłam ominąć pierścień przy czarnym trolu, ale może mi się on jeszcze przydać. Dobra. Jest pierścionek. I teraz tylko pytanie, co to za pierścionek, bo ja nie do końca wiem, nie do końca pamiętam, które miałam, a które nie. Ochrony przed ogniem miałam, obrona przed strzałami. No nic specjalnego, ale rzecz nadrobiona może być. No i co? I biegniemy w stronę tamtych gości. Akurat mi się skończyła mikstura prędkości, także to chyba dobrze. Bo nadgoniliśmy troszeczkę, a mimo wszystko teraz te kwestie już fabularne będziemy załatwiać bez tej mikstury. Czyli nie będziemy się rozpraszać i nie będziemy omijać ważnych rzeczy. Jest tutaj dwóch bandytów. Ja bym się... Wyleczyłabym się troszkę. Bo mogę, więc to zrobię. Okej, okay. Mięso kopacza pomogło, możemy ruszać dalej. No i tak, zastanawiam się, czy uda nam się tutaj załatwić to, co bym chciała. Między innymi rozwiązać zadanie z tą zbroją z płytek. Chociaż tak jak mówię, ona jakaś wybitna raczej nie będzie. Musiały pojawić się problemy. Kim jesteś? Co to ma być? Przesłuchanie? Nie mam ci nic do powiedzenia, ale może chcesz pogadać z moim kolegą? Tylko uważaj, on nie lubi obcych. Okej, okay, dziękuję. Co tu robisz? A co cię to obchodzi? Tak tylko pytam. Zrozumiałem. Ale co ty tu robisz? Tak czy inaczej, to nasza droga. I nie lubimy, jak nam ktoś tu przeszkadza. Szukam nowicjusza. To bardzo ciekawe. My też kogoś szukamy. Tak, a kogo? Ciebie. Okej, dzięki. Nie powinieneś tu przychodzić. Dobra. No i po sprawie. Kiepski miecz dwuręczny. No nie potrzebuję, mam raczej lepszą broń. Raczej na pewno. Dobra, to co, robimy zapis i myślę, że idziemy dalej. Zobaczymy, co nam się jeszcze uda zrobić. Nie wiem też, jak stoimy z czasem, ale to jest raczej mało ważna sprawa aktualnie. Jak tak sobie myślę. No i tak, są to tereny, gdzie w ogóle jeszcze nas nie było. To też jest ciekawa rzecz. No i jak widzę, są tutaj potworki różnej maści. Są zwykłe kretoszczury. Oczywiście czasami bicie kretoszczurów nie działa tak, jak powinno. W ogóle tak się zastanawiam, czy kupno łoju jest możliwe... Jakby to powiedzieć. Dobra, niebieski bez to mi się przyda, bo ostatnio sporo zużywam many. Tu jest jakaś jaskinia i być może to jest ta z pełzaczami, której szukam, tak przy okazji. Byłoby dobrze. Dobra, ogniste ziele też może być. A tutaj coś może jest schowane? Jest taka, wiecie, miejscówka. Ja bym coś tutaj dała, nie?
Jest zardzewiały topór. Okej, cudownie. Chyba nie tego miejsca szukałam. Szczególnie, że te szkielety mnie właśnie zamordują. Chyba się nie zapisałam po tych włóczęgach za bardzo. No ale dobra, to nic. Mamy do nadrobienia tylko parę ziółek i kretoszczury. Czyli wiem już, gdzie nie wchodzić. Dobra, tego ziela już nie będę zbierać. Teraz trzeba trochę nadgonić. Czyli to nie o to jaskinie chodzi, bo wątpię, że byłyby i szkielety, i... Wiecie co. I szkielety, i pełzacze. Także to na pewno nie chodzi o te jaskinie. No i jak widać, ożywieńcy stanowią dla mnie dosyć spore wyzwanie aktualnie. Zadają sporo obrażeń. Czyli już wiemy, że trzeba naszego bohatera dokoksić do 5 rozdziału bodajże, bo wtedy będzie ich dużo, dużo więcej. Czyli tam nawet nie będę wchodzić tak w sumie. Gdzie moje kryty, przepraszam? Taki krytoszczur to powinien na hita zejść. Dobra, wyleczmy się może miksturą tym razem. A nawet dwoma. I się zapiszmy. Dobra, czyli tutaj nie wchodzę. Idziemy dalej. W sumie oprócz niebieskich bzów to mogę też używać, jakby regenerować sobie manę innymi rzeczami. Nie wiem, dlaczego o tym nie pomyślałam wcześniej. Dobra, jest ogniste ziele. To już zostawię to. Niebieski bez może być. Nie pogardzę. Słyszę jakieś ścierwojady. Co ciekawe, też nie spadły na hita, tak jakbym chciała. I widzę pierwszego pana poszukiwacza i widzę, że tam się jakaś imba dzieje. Dobra, no to idziemy chyba na dyskotekę dzisiaj. Fajnie. Może być, jak dla mnie. Dobra. Z tego, co pamiętam, to dosyć wymagające... O, tu jest martwy nowicjusz. Dobra, przed tym poszukiwaczem to się akurat zapiszę jeszcze raz. Obok niego też leży martwy nowicjusz. Kolejny poziom. To akurat dobrze. Spóźniłeś się. Zniszczyliśmy oko Inosa. Już nigdy nie odzyska swojej dawnej mocy. Za chwilę przekonasz się, że wszelkie próby pokonania naszego pana i mistrza są z góry skazane na niepowodzenie. Ale skiepsiłam teraz sprawę. Zadzwonili do mnie z jakiegoś oczywiście dziadostwa i teraz mam szczęście, że ten poszukiwacz mnie atakował, gdzie mój kryt. To było dosyć niefortunne. No możesz wyciągnąć tę broń. Dałam się obić tak bardzo bez sensu, że naprawdę. A oczywiście dzwonili z jakiegoś badziewia, tak jak zwykle, no i wiecie jak to bywa. Nie jest to fajne. Czy wy mnie od razu atakujecie? Podejrzewam, że jak najbardziej. Ale impreza? Nie wiem, co mi robi większą krzywdę, ci poszukiwacze, czy te gobliny. Nie wiem, mam dobrą odporność na ogień, więc raczej nie robię mi większej krzywdy. No i to rozumiem, a nie, że ja tutaj przyszłam, kurde, mamy oko i nosa. Nie to, że ja tutaj, wiecie, przyszłam w podstawowym... Dobra, no nie mówię podstawowym, to jest podstawowy Gothic 2. W nocy kruka i po prostu ja tutaj umierałam. Korzeń leczniczy, to się może przydać. Pan poszukiwacz, dziękuję za miksturę, ziele. Tutaj gdzieś powinien być na pewno jakiś szczaw królewski. Widzę, że tu jest więcej panów poszukiwaczy. Coś mnie dusi i tak dalej, także za niedługo użyjemy jakiejś miksturki, która to naprawi. Kusza Dragomira, no właśnie, przy okazji wykonamy też kościka. Tam jest więcej poszukiwaczy.
Może być. Nie widzę niestety żadnego szczawiu królewskiego. Niczego tu nie znajdę. I to jest rzecz dosyć dziwna, bo powinniśmy je znajdować przy tych kręgach raczej. A ja zauważyłam, że mam z tym spore problemy. No niestety, nie zebrałam, no to nie. Będziemy przewijać chyba tych gamoni. Zginiesz! Okej, no ciebie było ciężko przewinąć. Oni mi zbyt wiele tym swoim ogniem nie robią. Tylko tak, ja bym się zapisała, bo jakbym się wbiła przez przypadek w jakieś szkielety, to bym tego podejrzewam pożałowała. Tędy żeśmy przyszli, więc tutaj jak będziemy szli tutaj gdzieś blisko krawędzi, to powinno być dobrze. Zresztą szukamy jaskini, przypominam, z pełzaczami. Witam cię serdecznie, możesz już ginąć? Chyba jeszcze nie. Musimy chwilę poczekać. Nie ucieknę. Dobrze, cudownie, dusi mnie coś i tak dalej. Ale głupie. Schowałam broń przez przypadek. Miło, że mnie coś dusi i tak dalej, i tak dalej. Ognista kusza. Boże, co ja powiedziałam teraz? Masakra. To się leczy. Chciałam powiedzieć ogniste ziele. Ognista kusza. Chciałabym chyba. Dobra, przestań się powtarzać, gnoju. Po prostu mi się już słabo robi. Do widzenia. Oni w ogóle mają sporo też węgla przy sobie i takich bardzo dziwnych rzeczy. Są też jakieś rdesty polne i tym podobne. Dobra, wyciągnę łuk, bo wydaje mi się, że coś jeszcze może tutaj żyć, ale widzę, że nie. Myślałam, że jeszcze jakieś poszukiwacze spotkam. Miała tu być gdzieś jaskinia z pełzaczami, ale widzę, że będzie kłopot. Chyba, że ona jest gdzieś na dole na przykład kompletnie. W innym miejscu. No bo tutaj też można właśnie zejść na dół, tak jakby. Wiecie, to, że jest w okolicy tego kręgu, to nie znaczy, że jest gdzieś pod moim nosem, nie? Gdzie jest ta krwiopijca? Nie mam zielonego pojęcia. Tu jesteś. Dobra, to baju, baju. Baju, baju i do raju. Nic tu nie ma. Dobra. Wyciągnijmy może łuk jeszcze. Tutaj był ten krąg, tutaj już za wiele widzę nie ma, stamtąd przyszłam. No. Cóż, szczerze mówiąc, jestem trochę zawiedziona, bo myślałam, że kwestię tej zbroi załatwimy tutaj. Widzę natomiast, że jest z tym delikatny problem. Ja aż nie mogę w to uwierzyć, że tutaj niczego kompletnie nie ma. No wątpię, że pełzacze są za tymi szkieletami, bo to byłoby już co najmniej bardzo dziwne. Tego mogłabym się już napić, ale jeszcze z tym poczekam, biorąc pod uwagę fakt, że może się okazać, że to nie jedyni poszukiwacze na mojej drodze. Ale tak, mamy tą kuszę. To jest na pewno plus. Mamy tą kuszę. Możemy ją oddać. Kwestia zbroi, to wiecie, to jest i tak poboczne zadanie. Tak naprawdę. Ale kurczę, fajnie by było je wykonać. Tylko, że widzę, że mam po prostu problemy z tymi pieprzonymi płytkami. Niepotrzebnie zabijam te pełzacze wszędzie i szczerze mówiąc żałuję, że nie pomyślałam o tym wcześniej. Albo, że do tego gościa wcześniej nie polazłam, bo to byłoby jeszcze mądrzejsze chyba. Tu jest jaskinia i to wygląda jak kopalnia, w której mogę znaleźć pełzacze. Są tam pełzacze, cudownie. Dobrze, czyli jednak uda nam się wykonać tego questa. Cieszy mnie to bardzo. Ominęłam niebieski pes. Dzień dobry, od razu widzę pełzacz wojownik. Dobra, do widzenia. Ty masz dwie płytki dla mnie, dziękuję. Trochę pierdół.
Nie wiem, czy branie zakrwawionej szynki to był dobry pomysł. Tu jest szczurek. Mam nadzieję, że tu będzie więcej tych pełzaczy. Byłoby dobrze. Jest kufer i leży w taki dziwny sposób, że można sobie pomyśleć, że kurde, otworzę go, on wybuchnie. Czy tylko ja mam takie dziwne przeczucie, że tak będzie? Nie wiem, dziwna ta skrzynia, jakaś taka zbyt osamotniona. Prawo, nie. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, prawo. Okej. Było lewo, prawo, 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 lewo, chyba tak? Nie wiem, nie pamiętam. Cudownie. Lewo, prawo, 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 lewo. Okej. To było tak proste? Cudownie. Czuję, że się wygłupiłam w tym momencie. Potrzebna mi jest jeszcze jedna płytka i mam nadzieję, że znajdę tutaj jeszcze jakiegoś pełzacza, bo potrzebujemy tych płytek... Nie! Dobra, bo on chciał mnie otoczyć. O kurde. Ej, niedobrze, bo tutaj był tylko jeden pełzacz. Szczerze. Nie myślałam, że mogę znaleźć po pierwsze je tutaj razem. Wiecie co, ja się nie zdziwię. Jeżeli tak jakby ta jaskinia jest połączona z tamtą, do której chciałam wejść wcześniej, bo są tutaj szkielety, ale są też zarazem i pełzacze. I to jest takie troszeczkę... niepokojące. Kurde no, jeden pełzacz, no przecież to jest nieludzkie. Ten kamień wygląda dziwnie, nie sądzicie? Mi się wydaje, że te jaskinie są jednak połączone ze sobą. Dobra, spróbujmy otworzyć. Lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo. Naprawdę taki sam kod? To ja nie chcę. Nie spodziewałam się, że dadzą mi tą samą skrzynkę, co wcześniej. Lewo, prawo, 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 lewo. Sporo złota. To mi się akurat bardzo podoba. Może być. Szczególnie, że nie nauczyłam się dalej u Bastera wydobywania rogów i zabijam cieniostwory bez ograbiania ich. I to jest głupie z mojej strony, a tutaj kompletnie niczego nie ma. Jest miecz dwuręczny. Okej, czyli to są dwie różne jaskinie. To tak szczerze mówiąc, teraz kusi, żeby się wrócić do tamtej i zobaczyć, czy tam nie będzie jeszcze jednego pełzacza, bo może tak być. Ile mam tych płytek? No oczywiście mam 9, nie? Wytłumaczcie mi, jak to jest możliwe, że był tutaj tylko jeden pełzacz. Dla mnie to jest po prostu niemożliwe, to jest nieludzkie. Kurczę, niby kopalnia, a jednak kompletna głupota. Tutaj z tego co kojarzę są wargi w tym lesie i moglibyśmy tutaj na spokojnie pochodzić. Atakujesz mnie już? Nie wiem, ale myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie po prostu przenieść się do klasztoru. A ja już się tak ucieszyłam, wiecie, że rozwiążemy kwestię tego właśnie zadania. No niestety nie. Tego zadania z płytkami. Czy ktoś handluje płytkami? Dobre pytanie, bardzo wątpię. Mamy oko Innosa, mam nadzieję, że je zebrałam, bo nawet go nie sprawdziłam. Jak to działa? Gdzie ono jest? Pewnie w amuletach. Jak najbardziej, oko Innosa. Klejnot jest martwy i pozbawiony mocy. To chyba niedobrze. Nikt nie chce tego słuchać. Mam nadzieję tutaj, że ktoś mi pomoże. Z tego wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Odzyskałem oko Innosa. Obawiam się, że jest uszkodzone. Ale to niemożliwe! Co się stało? Amulet wpadł w ręce plugawych istot. Przybyłem zbyt późno. W tych lasach jest pewne niezwykłe miejsce kultu w kształcie półksiężyca.
Nieprzyjaciele odprawili tam nad nim jakiś tajemniczy rytuał. Niech Inos ma nas w swojej opiece! Zbezcześcili nasz słoneczny krąg! W najgorszych koszmarach nie przypuszczałem, że dysponują aż taką mocą. Co możemy teraz zrobić? Nieprzyjaciel stał się niezwykle groźny. A mimo to ten prastary artefakt może jeszcze pokrzyżować jego plany. Musimy czym prędzej naprawić oko i przywrócić mu dawną moc. Czas działa na naszą niekorzyść. Wolę nie myśleć, co się teraz z nami stanie. Bez ochronnej mocy amuletu jesteśmy bezbronni wobec sił ciemności. Udaj się do miasta i odszukaj tam maga wody imieniem Watras. W tej straszliwej sytuacji tylko on nas jeszcze może ocalić. Zanieś mu oko. Śpiesz się! No dobrze. Co to za słoneczny krąg? Każdego roku wszyscy magowie i nowicjusze z klasztoru udają się tam w czas przesilenia, by uczcić początek nowego cyklu. Dobroczynna moc słońca jest w tym miejscu szczególnie silna. Nigdy nie przypuszczałem, że można ją wykorzystać do mrocznych celów, a przecież tak się właśnie stało. Cudownie, naprawdę, po prostu cudownie. Dobra, dokumenty, złoto Diega, zbroja pełzacza. Ta zbroja, kurde, nie da mi spać. W ogóle przy okazji, to moglibyśmy też wykonać zadanie związane z tym gościem, tylko najlepiej to by się było do karczmy przenieść, do gospody konkretniej. Przespać się w gospodzie. A dopiero później do miasta się udać. Co by mnie to kosztowało? Myślisz? Jeszcze się nie będę leczyła z tego opętania, bo... Ciągle to samo. Bo z tego, co pamiętam, jak będziemy szli po jedną rzecz do Sekoba, to niestety, ale wtedy mogą mnie znowu opętać. A wiecie, jak to jest z tymi poszukiwaczami? Tego jest więcej, wierz mi. Co prawda za użycie tych eliksirów jest chyba exp, ale no wydawanie non-stop 300 sztuk złota to raczej mi się nie widzi. No i dobra, oddamy mu te kusze i będziemy tutaj mieli też tą sprawę z głowy. Tylko te pełzacze, Boże, jak mnie to denerwuje. Powinny być gdzieś jeszcze chyba pełzacze, ale no będzie kłopot. Cześć, Dragomir. Proszę. Znalazłem twoją kuszę. Rzeczywiście, to należy do mnie. Nie powiesz mi chyba, że udałeś się do kamiennego kręgu. Oczywiście. To było bardzo nierozważne z twojej strony. Mimo to dziękuję. Oczywiście. Odpłacę ci się za tę przysługę. Mam nadzieję, że to wystarczy. Mhm, dobra. Pozwólcie, że ja sobie jeszcze sprawdzę, gdzie można znaleźć płytki, bo by się nam to bardzo przydało. Gdzieś tutaj widziałam to, że... Cóż... Gdzieś widziałam tutaj wypisane... Gdzie można znaleźć płytki. Ale nie wiem... Zdobycie płytek. Dobra, wychodzi na to, że jeszcze powinnam znaleźć pełzacze gdzieś w okolicy czarnego trola. Tylko jak to kurde działa? Nie wiem, na razie zostawimy to. Chociaż brakuje mi jednego pełzacza i to jest największy żart życia. Do przełęczy, do miasta portowego, ale oczywiście nie mam już many, bo po co? Dobra, tutaj miałam jakąś taką roślinkę, która mi przywraca plus 15, ewentualnie plus 10 też może być, bo mam ich sporo. Do przełęczy nie, do klasztoru.
do miasta portowego. Idziemy do Watrasa, zobaczymy, co on powie. Miejmy nadzieję, że coś poradzi na to wszystko. Jak naprawimy oko Inosa, to tak naprawdę zacznie się nowy rozdział. Z tego, co mi się kojarzy, także... Także cóż. W ogóle jestem ciekawa, czy mogę Hagenowi powiedzieć, że Corneliusa zabiłam. Dlatego... Oko Inosa zostało uszkodzone. Przysyła mnie Pyrokar. Wiem. Donieśli mi o tym napotkani nowicjusze. Poszukiwacze wykorzystali w tym celu święty, słoneczny krąg magów ognia. To znak, że nieprzyjaciel znacznie urósł w siłę. Co się teraz stanie z okiem? Musimy spróbować je naprawić. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Oprawa pękła na dwie części. Zręczny kowal zdoła zapewne połączyć je z powrotem. Ale to mniejsza część problemu. Bardziej martwi mnie sam klejnot. Jest matowy, pozbawiony blasku. Nieprzyjaciel dokładnie wiedział, jak unieszkodliwić amulet. Gdzie znajdę kowala, który zdoła naprawić oprawę amuletu? Musisz popytać ludzi o kowala, który zna się na jubilerstwie. Czy możemy przywrócić klejnotowi dawną moc? Jest na to tylko jeden sposób. Połączone moce wszystkich trzech bogów powinny tego dokonać. W miejscu zniszczenia amuletu należy przeprowadzić odpowiedni rytuał odwracający. Może wtedy klejnot odzyska swój ogień. Problem w tym, że musisz sprowadzić do tego miejsca ziemskich przedstawicieli wszystkich trzech bogów. Potrzebujemy też znacznej ilości bagiennego ziela. Myślę, że nie mniej niż 3 rośliny. Mhm. Kim mają być ci trzej przedstawiciele bogów? Adanosa mogę reprezentować osobiście. Przedstawicielem Inosa powinien być Pyrokar, najwyższy z magów ognia. Ale nie wiem, kto mógłby reprezentować Beliara. Potrzebujemy prawdziwego mistrza czarnej magii. To chyba nie będzie problem. Czarnej magii? Może Xardas? Tak, to się powinno udać. Nie wiem tylko, czy uda ci się sprowadzić obydwu. Już widzę wyraz twarzy Pyrokara, gdy dowie się, że musi współpracować z Xardasem. No trudno. Gdzie mogę znaleźć to bagienne ziele? Podobno w tych lasach mieszka stara wiedźmia imieniem Sagita. Może u niej znajdziesz takie ziele? Ewentualnie rozejrzyj się trochę na przystani. Dobra, no nie trzeba, bo raczej bagienne ziółko to mam. Wieści szybko się rozchodzą. I bardzo dobrze. Nieprzyjaciel też nie będzie czekał bezczynnie. No dobra, to idziemy. Muszę już iść. Ja też wyruszę w drogę, by przygotować słoneczny krąg do ceremonii. Przyślij do mnie Xardasa i Pyrokara i nie zapomnij o bagiennym zielu. Liczę na ciebie. Słuchajcie, moi drodzy. Jestem potrzebny gdzie indziej. To nie potrwa długo. Po powrocie opowiem wam resztę tej historii. Niech Adanos będzie z wami. Dobra. Co z okiem? Opowiedz mi o bogach. No ty już sobie idziesz, no właśnie. My dobrze wiemy, co mamy robić. Także myślę, moi drodzy, że będziemy kończyć już ten odcinek dzisiaj. Ja tylko sobie wejdę do Konstantina na chwilę. I chcę się dowiedzieć, czy on ma może jakieś fajne mikstury. Chciałbym poznać nowe receptury tworzenia mikstur. Miałeś już wcześniej jakiś kontakt z alchemią? Tak. I wciąż jeszcze żyjesz. Nie najgorsze kwalifikacje. Myślę, że mogę ci podać kilka formuł. Oczywiście zależy, co chcesz wiedzieć. No dobra. Jakich receptur możesz mnie nauczyć? Znam kilka. Musisz sam wybrać. Esencja many, ekstrakt leczniczy. Na razie nie chcę. Pokaż mi swoje towary. Co ty masz? Masz 2 sztuki goblinich jagód.
masz jeden smoczy korzeń, masz zębate ziele, boska moc gwiazd. Ta książka mi się przyda z tego, co kojarzę, więc ją kupimy. I teraz tak, menzurek raczej nie będę potrzebowała chwilowo. Idziemy do Hagena, zobaczymy, czy coś powie. Jak nie, no to nie, a jak tak, no to świetnie. Beneta będziemy tutaj atakować później, tu jest Harad, ale ogólnie Beneta będziemy atakować w kolejnym odcinku, bo Benet zna się na jubilerstwie i to on powinien pomóc nam naprawić oko Inosa, także miejmy nadzieję, że to się uda. Witam panów. No i co? Skoczymy szybko do Hagena. Moi drodzy, dziękuję wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do zostawienia łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla was już ten materiał. I w kolejnym zajmiemy się, myślę, złożeniem oka Inosa w całość. Ewentualnie, jeżeli sobie sprawdzę kwestię Gildii Złodziei, to zajmiemy się tym wcześniej. Mam oko przy sobie. Niestety jest uszkodzone. Co takiego? Cóżeś uczynił? Bez oka jesteśmy zgubieni! Porozmawiaj z Pyrokarem. Musi być jakiś sposób, żeby je naprawić. Tak, oczywiście, co ja uczyniłam, tak, bo to moja wina wszystko jest. Jasne. Boże, dobra. Dzięki wam jeszcze raz, moi drodzy. Kończymy na dzisiaj. Ja myślę, że poszukam sobie tych płytek poza odcinkiem tej jednej i spotkamy się w miejscu, gdzie znajdę jakiegoś pełzacza. No i co? Do kolejnych filmów. Cześć. Boże.